Pozw w stronę twórców CSA 2 prawie na 800 milionów euro. Szkodliwie wykorzystują swoją siłę. Przy okazji wpadnijcie na nasze Instagramy, link macie w opisie. Valve, twórcy Counter-Strike 2 oraz platformy Steam, znaleźli się na celowniku brytyjskiego pozwu zbiorowego. Firma jest oskarżona o narzucanie wydawcom zobowiązań dotyczących progu cenowego, co w praktyce oznacza, że nie mogą oni oferować swoich gier w innym sklepie za niższą cenę. Pozew złożony w sądzie apelacyjnym do spraw konkurencji w Londynie wynosi 656 milionów funtów. Valve jako jeden z liderów na rynku gier komputerowych jest oskarżony o praktyki antykonkurencyjne. Jeżeli oskarżenia okażą się prawdziwe, mogą one wpłynąć na przyszłe działania firmy oraz na rynek gier wideo w całości. Uważamy, że Valve wykorzystała swoją siłę rynkową w sposób szkodliwy dla konsumentów i doprowadzili oni do nadmiernych opłat dla gier i treści w grach na platformie Steam, mówi Natasza Perman, prawniczka kancelarii Milberg London. Valve już wcześniej było oskarżane o monopolistyczne praktyki, jednak dotychczasowe pozwy zazwyczaj rozwiązywane były efektem, korzystnym dla firmy. Tym razem sprawa jest prowadzona na terenie Wielkiej Brytanii, co może wpłynąć na jej przebieg i ostateczny werdykt. Jeżeli sąd uzna, że Valve narusza prawo konkurencji, może to zmusić firmę do zmiany swojej polityki cenowej. Może to również zachęcić innych wydawców do podjęcia podobnych działań prawnych. Wszystkie te aspekty mogą wpłynąć na przyszłość rynku gier komputerowych.